Poglądy i osądy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No właśnie, czy rekonstrukcje są czymś naturalnym, czymś takim jak na przykład zmiana krawata raz na jakiś czas w swojej garderobie, w swoim imidżu? Zdecydowanie nie. Rekonstrukcja jest ważnym wydarzeniem, bo pokazuje, że coś się zmieniło. Mamy do czynienia z nową sytuacją, w związku z tym rząd odpowiada albo na potrzeby, które realnie zaistniały w otoczeniu zewnętrznym, albo też rząd uznaje, że potrzebni są nowi ludzie, by realizować nowe wyzwania. W związku z tym każda rekonstrukcja na pewno nie jest czymś naturalnym. Ale tak samo mówił mój pierwszy dziś rozmówca, że pojawiły się nowe wyzwania, nowe warunki. Według pana, który to potwierdza, czym są te nowe wyzwania? Jakby pan mógł je zdefiniować? Dwie kwestie. Po pierwsze, zbliżające się wybory samorządowe i kolejne wybory w następnych latach, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego, później wybory parlamentarne i wreszcie... No skupmy się na tych samorządowych. W jaki sposób nowi ministrowie mogą pomóc rządowi, mogą pomóc Prawie i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych? PiS walczy o przejęcie władzy w sejmikach województwa. W 16 sejmikach, które będą miały ogromny wpływ na wydatkowanie środków europejskich w drugiej części obecnie funkcjonującej perspektywy budżetowej. W związku z tym musi ocieplać swój wizerunek. Musi w pewnym zakresie gasić konflikty. W związku z tym tutaj naturalna jest wymiana osób, które w pewnym zakresie kojarzą się z walką, z konfliktem, z pewnego rodzaju realizacją otwartego kursu. Z kłopotem. Tak jak na przykład minister zdrowia. Okej, tu pełna zgoda. On nie jest fajterem. Nie jest. Raczej stworzono wrażenie, że on jest człowiekiem, który sobie nie radzi z ogromem problemów służby zdrowia. Są dwa tak naprawdę gorące fotele w każdej Radzie Ministrów. To jest minister zdrowia i minister sprawiedliwości. To są właśnie te dwie... W każdej? Chyba tak, chyba w każdej. To są właśnie te... Minister zdrowia i minister sprawiedliwości. Dlaczego, tak, panie doktorze? Chociażby kwestia ministra Ćwiklińskiego, który został w pewnym zakresie zmuszony przez Donalda Tuska do złożenia dymisji w wyniku sytuacji, która miała miejsce w areszcie śledczym w Gdańsku, gdzie samobójstwo popełnił jeden z osadzonych, to pokazuje, że te dwa stanowiska i te dwa sektory oddziałują bardzo mocno na wyborców. To są właśnie te dwie kwestie, które przemawiają do wyobraźni wyborców. W sytuacji, gdy wymienimy ministra, automatycznie stwarzamy możliwość, że ni stąd, ni znowu z dnia na dzień zmieni się polityka całego gabinetu. No ale ministra sprawiedliwości nie wymieniono. Zdecydowanie tak, no bo tutaj dobra zmiana zapowiada i głosi przynajmniej wobec, że akurat polityka sprawiedliwości to jest właśnie ten sektor, w których zachodzą dobre porządki. W przypadku zdrowia również próbowano taką narrację przedstawiać, no ale wiemy, że akurat zdrowie jest akurat tą sferą i tym sektorem, gdzie tych dobrych porządków obiektywnie zaprowadzić się po prostu nie da. Nie da się w ogóle? Zdecydowanie nie w krótkiej perspektywie. Polityka dzisiaj w XXI wieku to jest kwestia dzisiaj, jutra, pojutrze, może tego, co się wydarzy w kolejnych tygodniach i miesiącach. W przypadku sektora zdrowia tutaj zmiany muszą dotyczyć tego, co się wydarzy za 5, 10, 15 lat. W związku z tym łatwiej zmienić ministra, niż zmienić całą politykę w obszarze zdrowia. A zatem pana interpretacja jest taka, oto rząd ociepla trochę swój wizerunek, wymieniając tych ministrów, którzy mieli elektorat negatywny, którzy mogli kojarzyć się negatywnie, na przykład być odbierani jako osoby kłótliwe lub nieradzące sobie, po to, aby co? Aby zyskać elektorat centrowy, który jeszcze nie jest przekonany do PiS-u? Nie, przede wszystkim, żeby uspokoić sytuację. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość otworzyła wiele frontów walki. Walkę można prowadzić, walkę polityczną, na wielu frontach, ale w bardzo krótkim okresie czasu. Widać ewidentnie... A jakie to są fronty? Jakby pan tak mógł zdefiniować je? Kwestia... Tym, którzy nie interesują się polityką. Kwestia walki o nowy model sprawiedliwości. Kwestia związana chociażby z inwestycjami. Wiemy doskonale, że nowy rząd, a szczególnie nowy premier przez wszystkie przypadki odmienia słowo kluczowe, czyli inwestycje, innowacje, przyszłość, rozwój w połączeniu z konserwatywną myślą historyczną. No to gdzie tu konflikt? To raczej brzmi bardzo pozytywistycznie. Konflikt światopoglądowy. Pamiętajmy o tym, że ta narracja nie do wszystkich trafia. Trafia do dużej
części społeczeństwa, ale jednocześnie nie trafia do ludzi, którzy no, nie są z tej opcji. Jednocześnie pamiętajmy, że... Ale oni są tak impregnowani, że na nich raczej nic już nie trafia. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 roku, ponieważ stworzyło wrażenie, iż wiele się zmieni, ale de facto nie zmienią się pryncypia. Natomiast dzisiaj widzimy, że w pewnym zakresie była to tylko i wyłącznie polityczna narracja, a zmiany idą bardzo, bardzo głęboko. Wydaje się, że teraz, w 2018 roku... Łuk idzie głęboko, tak? Tak, wydaje się, że to jest właśnie ten rok, kiedy trzeba troszeczkę zwolnić. Troszeczkę zwolnić, trochę się... Mówiąc kolokwialnie... Znaczy to jest pańska rada jako politologa? Czy to jest pańska interpretacja stanowiska Jarosława Kaczyńskiego? Wydaje mi się, że i jedno i drugie. To jest nadal według pana głównym strategiem PiSu. Nie, to bezsprzecznie. Natomiast z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego wydaje się, że ta narracja jest jak najbardziej słuszna. Tutaj pamiętajmy, że wprowadzanie kolejnych zmian, rewolucji nawet, nie tylko reform, zawsze wiąże się z pewnego rodzaju możliwością potknięcia się. Pamiętajmy sytuację z 2007 roku i strajk pielęgniarek, który przyczynił się w dużej mierze do oddania władzy przez poprzedni rząd PiSu. Jarosław Kaczyński boi się w pewnym zakresie, moja opinia oczywiście, że idzie zbyt dobrze. Wbrew pozorom, gdy rozmawiamy na przykład z politykami z obozu rządzącego, wielu z nich poddaje wątpliwość wiarygodność sondaży, że te 40-kilka procent to jest 40-kilka procent, ale pamiętamy, że w historii również polskiej sceny politycznej było wiele partii, które miało takie poparcie. Sojusz Lewicy Pamiętamy słynną zakonnicę, którą trzeba było przejechać, a jednak została przejechana. Dokładnie tak, więc wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło już tak dużo, że walka na kolejnych frontach z kolejnymi grupami byłoby, mówiąc kolokwialnie, mało opłacalna. Panie doktorze, w tej części rozmowy opowiedzmy jeszcze o... tej rekonstrukcji w resorcie najbardziej kluczowym, czyli mam tu na myśli Antoniego Macierewicza. No, bardzo mocno komentowane jest to, a nawet część prawicowych komentatorów bardzo wysoko postawionych, bo na przykład wicenaczelna Gazety Polskiej stwierdziła, że prezydent Duda, dymisjonując Macierewicza, stanął tam, gdzie stało ZOMO. Redaktor naczelna Telewizji Republika mówiła, że zwyciężyła kłamliwa narracja Piątka, Gazety Wyborczej i TVN. Jest podział. Zdecydowanie tak, natomiast... Co do tej osoby? Dzieli rządź. Żelazna zasada polityki występująca już od czasów Imperium Rzymskiego. Mamy z nią tutaj ewidentnie do czynienia. Stworzona została nowa sytuacja. No i co z tego? Osoby, które są niezadowolone z tej decyzji, nie mają wyboru tak naprawdę. Mogą oczywiście werbalnie przekazywać komunikat, iż nie zgadzają się z tą decyzją, no ale nawet gdyby chciały się sprzeciwić, no to formalnie i fizycznie nie mogą tego zrobić. Panie doktorze, ciąg dalszy naszej rozmowy w DAB+, radio cyfrowe oraz w internecie. W którą stronę według pana powędruje teraz, pożegluje teraz rząd z nowymi ministrami? Ja przypomnę, zmienił się minister środowiska, kontrowersyjny też, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych, minister zdrowia, minister finansów. Powstał resort przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju i najprawdopodobniej zmieni się minister cyfryzacji. Tak. Ewidentnie widać, że tutaj mamy przechył w stronę spraw bardzo technicznych, które są bardziej związane z bieżącym zarządzaniem niż kreowaniem nowej sytuacji. To ewidentnie pokazuje, że ten rząd ma się skupić bardziej na utrzymaniu kursu niż na wyznaczaniu i ewidentnie wpłynięciu na, parafrazując wczorajsze słowa premiera, na nowe, nieznane wody, gdzie moglibyśmy napotkać na jakąkolwiek rafę. Tutaj nowe osoby są oceniane bardzo pozytywnie, ponieważ mogą pochwalić się określonym dorobkiem. Chociażby właśnie wspomniana minister finansów Teresa Czerwińska to jest akurat osoba, która sprawdziła się również w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Zarządzała wtedy budżetem całego resortu. Jest osobą, która ma liczne publikacje z zakresu finansów. W związku z tym to są akurat osoby, które mogą tutaj nie tylko, że tak powiem, zaradzić problemom wizerunkowym, co sprawnie administrować. A co z socjalną twarzą dobrej zmiany?
Ona jest i wystarczy ją utrzymać, mówiąc kolokwialnie. Ten rząd ma tak mocną twarz socjalną, prospołeczną, że chyba tylko katastrofa związana z upadkiem budżetu mogłoby ją w jakikolwiek sposób naruszyć. No tak, tutaj... upadek budżetu spowodowałby cofnięcie 500+ i wielu innych socjalnych transferów, jak to się dziś modnie mówi. Natomiast pamiętajmy, że budżet to zawsze jest pewnego rodzaju woreczek, w którym można cały czas gmerać, przestawiać. Wydaje się, że akurat rząd w te swoje sztandarowe inwestycje w grupy społeczne, dla grup społecznych, które mają przełożenie wizerunkowe, czyli obniżenie wieku emerytalnego, kwestia 500+, kwestia reformy edukacji i tak dalej, to są akurat te akurat trzy rzeczy, które rząd będzie utrzymywał za wszelką cenę. I między innymi dlatego można podejrzewać, że pani Anna Strężyńska, minister edukacji, pozostaje na swoim stanowisku. A co jeszcze mogą zwiastować te zmiany na stanowiskach ministrów? Pamiętajmy, przygotowujemy się do walki o nową perspektywę unijną. Po 2021 roku nie wiemy, jak będzie wyglądał budżet Unii Europejskiej. W związku z tym nadanie bardziej takiego technokratycznego szlifu. Również w pewnym zakresie też obserwujemy sytuację, powtórkę z Węgier. Wtedy, kiedy rząd Viktora Orbana próbuje się bardziej otworzyć na konsultacje z Unią Europejską, z Komisją Europejską przede wszystkim, ale również z Radą Unii Europejskiej, pojawiają się osoby, które mają bardziej europejską twarz tutaj na polskim podwórku. To jest chociażby nowy minister spraw zagranicznych. No to właśnie, jest zupełnie czy wymiana na tym stanowisku też miała służyć temu, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli takiemu ociepleniu wizerunku, naszego wizerunku w Brukseli? Pamiętajmy, że profesor Waszczykowski dość źle się kojarzył tam. Ma wielu wrogów. To jest dziwne, bo minister Waszczykowski, dopóki nie został ministrem, był oceniany bardzo pozytywnie. To jest poliglota, to jest osoba, która miała bardzo rozległe kontakty, między innymi w środowiskach unijnych. Może potępiono go za to, że poszedł pracować dla Kaczyńskiego? Nie, tu wydaje się, że minister Waszczykowski akurat jest dobrym politykiem kuluarowym, natomiast w środowisku medialnym niestety z mojej perspektywy o kilka słów za dużo akurat padło w wielu rozmowach, w związku z tym akurat ponosi konsekwencje swoich wypowiedzi. Natomiast w przypadku ministra Czaputowicza pamiętajmy, że on był wiceministrem. On dostał awans ze względu również na to, że już w tym resorcie jest, więc tutaj diametralnej zmiany z punktu widzenia priorytetów polskiej polityki zagranicznej można być nie może. Można powiedzieć, że to jest kontynuacja. Zdecydowanie tak, natomiast tylko zupełnie z inny wizerunek. Zdecydowanie. A czy zwiększenie wpływu prezydenta Andrzeja Dudy na kształt rządu, bo takie głosy też w mediach się pojawiły, jest według pana faktem, czy tylko taką medialną spekulacją, interpretacją? Bardziej medialną spekulacją. Tutaj pamiętajmy, że... Dziennikarze lubią bawić się przy tego typu... Nie wiem, sytuacjach, tak? Można również podejrzewać, że Andrzej Duda ewidentnie uwierzył, że wraca do gry. Natomiast pamiętajmy, że karty rozgrywa się zdecydowanie na Nowogrodzkiej, czyli w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Pan powiedział, uwierzył, a pan wierzy, że wrócił do gry? Nie, ja nie, w to akurat nie wierzę. Ja wierzę w to, że Andrzej Duda wierzy, że wrócił. Natomiast czyli to, dalej ośrodkiem decyzyjnym jest Kaczyński. Zdecydowanie tak i wydaje mi się, że w najbliższych miesiącach Andrzej Duda z powrotem wróci do przedpokoju. Jednak. A czy w szeroko pojętym obozie prawicy nie nastąpi teraz według pana pęknięcie? Są już jego oznaki. Ja zacytowałem tutaj kilka bardzo mocnych fragmentów wypowiedzi, na przykład szefowej telewizji Republika, czy wicenaczelnej Gazety Polskiej, która mówiła o tym ZOMO. Dalej redaktor Gazety Polskiej, bardzo wpływowy Tomasz Sakiewicz, oświadczył na Twitterze, że w związku z odwołaniem ministra Macierewicza na Dudę już nie zagłosuje. Pojawiają się głosy, że prawicowy elektorat może mieć żal, że nie wytłumaczono mu. Po pierwsze, dlaczego 2 miesiące temu Morawiecki zaszydło, a dlaczego teraz nie Macierewiczowi, nie Szyszce, którzy to w tym takim tradycyjnym elektoracie nieco starszym bardzo dobrze się kojarzą. Zdecydowanie tak, natomiast pamiętajmy, że
premier Szydło nie odeszła z rządu. Ona w nim została. Ona została skierowana po prostu na inny odcinek, na którym będzie realizowała swoje własne... Socjalna twarz PiSu. Dokładnie tak, własne pomysły. I można podejrzewać, że Antoni Macierewicz również zostanie tutaj zagospodarowany. Oczywiście pytanie jest, czy on się zgodzi w ten sposób zagospodarować, czyli de facto straci kontrolę nad jakimikolwiek decyzjami, które może mógł podejmować, a teraz i nad już... resortem, na którym mu bardzo zależało. Zdecydowanie tak, no tutaj armia to jest akurat ten jego konik, który się pojawiał również w jego publikacjach z lat 80., z 90., w związku z tym to akurat jest ta przestrzeń, w której mógł się sprawdzić, ni stąd, ni zowąd został sprowadzony przez prezesa Kaczyńskiego na ziemię. Oczywiście wszystko w zależności od jego reakcji. Pamiętamy historyczne momenty w Prawie i Sprawiedliwości, czyli kwestia chociażby buntu Zbigniewa Ziobry, prawda, na początku obecnej dekady. Wtedy, a jesteś kiedy... ministrem. Dokładnie tak, wrócił na swoje miejsce, prawda? Czyli mogą być pewne zawirowania, ale wszystko i tak będzie pod kontrolą. Do wyborów tak? samorządowych na pewno nic się nie zmienia. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, wygra wybory do sejmików województwa, no tutaj żadnych zmian nie będzie. No to wtedy sytuacja się uspokoi. Zdecydowanie tak. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był dr Grzegorz Haber, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.